Cześć, witam wszystkich na kanale 64BTV, z tej strony Paweł Krosiński. I moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę nietypowy. Po pierwsze dlatego, że dzisiaj jest dodatek Dzieci Adwentu, przepraszam, Dzieci Anarchii. Adwent chyba nie może mieć dzieci. Natomiast jednak nie decyduję się podejmować tej misji, której chyba po instalacji dodatku zmienił się kryptonim. Nie pamiętam już, może mi się mieszają te kryptonimy misji. W każdym razie misja na poziomie wysokim to nie jest chyba jeszcze to, z czym ja chciałbym, żebyśmy się musieli mierzyć na planszy. Więc ja zdecyduję się na razie zrezygnować z tej misji. To jest typ Iron Man i jeżeli mój zespół zginie, bądź coś się z nim stanie, no to... Cóż, no nie będzie fajnie. I będę musiał żyć z tymi decyzjami. Zdecyduję się tutaj na pewno do gromadzenia informacji. Ponieważ no, te informacje się przydadzą, spróbujmy tutaj jeszcze poskanować. O, widzę, że teraz otwiera się kolejna misja, ponieważ ten gameplay zaczął się tak nietypowo. Wszystkie zaczynamy od tego, że wchodziliśmy od razu w misję, a tutaj no, jednak z tej misji rezygnujemy, ponieważ możemy zrezygnować z tej misji, ona nam nie ucieknie. Natomiast zobaczmy, jakie są cele operacji partyzanckich. Mamy tutaj nagrodę naukowca, zapobiega mrocznemu wydarzeniu, ukryte wydarzenie, to chyba fajnie, natomiast nie wiem, naukowiec jest fajny, poziom trudności średni i mam tutaj kolejną misję, poziom trudności wysoki, jednostki adwentu wyposażone są w zatrute pociski, myślę, że z tym jestem w stanie żyć, aczkolwiek tutaj jest to 16 jednostek informacji. Czy naukowiec, czy informacje? Wiecie co, mam jeszcze tam datapad adwentu, mam jeszcze taki zapas w postaci tego, że te informacje mogę pozyskiwać. Zawsze mogę przyspieszyć ich pozyskiwanie, dokonując skanowania w kwaterze, jeśli nas tutaj przyciśnie. Więc decyduję się jednak tutaj wybrać misję w Afryce Zachodniej. Nie ze względu, że ona jest, no może trochę, że ze względu jest średnia. Jeszcze na razie nie chcę się pakować w jakieś duże G. Zatwierdźmy tą misję, udajmy się na nią. Chciałbym już rozpocząć też nawiązywanie kontaktu z kolejnym regionem, z tego względu, że jednak te bonusy, które otrzymujemy za skanowanie w regionach, no są przydatne. Znaczy nie bonusy, a dodatkowe zasoby. Nasza drużyna wyposażona jest w 3 granaty błyskowe. Myślę, że to dobrze. Zabieramy ze sobą jednego grenadiera. Chociaż wiecie co, zastanawiam się, czy nie wziąć tutaj ze sobą dwóch. Ale nie, chyba żadnego z grenadierów nie ma w tym momencie dostępnego. Następny jest szkolony w ośrodku taktyk walk partyzanckich. Nasza drużyna wygląda fajnie. Rozpocznijmy tę misję, nie będę tutaj przedłużał, jeśli chodzi o gadanie, przepraszam. Nie zobaczyłem też, jaki jest kryptonim tej misji. I podobnie nie zobaczyłem, jaki jest kryptonim misji. Może teraz zobaczę. Przeklęty żałobnik. Ta nazwa mi się podoba. Slumsy. Krwawa nizina w Lagos. Więc fajnie. Lubię slumsy, chociaż one są takie szaro-bure, jeśli chodzi o kolory, ale klimatyczne, bardzo klimatyczne. Mamy zabić wszystkich, zabezpieczyć i chronić nadajnik. Bombka. Jak dla mnie bombka, naprawdę bombka. No, czekamy tutaj na zielone światło. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ta farba na twarz. Ja dodatek Dzieci Anarchii będę recenzował na kanale. Znaczy, sobie z tego taką krótką recenzję powiem wam, co jest fajnego w tym dodatku i jaka jest relacja tutaj do tego wyciągania pieniędzy od graczy, a rzeczywiście takiej rzeczywistej wartości, jeśli chodzi o ten dodatek. No, wylądowaliśmy w takim dość płaskim miejscu. Czy będzie gdzie tutaj ustawić Karol, jeśli chodzi o możliwości oddawania strzałów snajperskich? Tutaj mamy jakąś wielką dziurę. Tu chyba widzę, przed nami jakiś budynek jest, więc całkiem fajnie. Natomiast na razie poruszamy się po równym. Więc zacznijmy od Jacka. Nie Williama, od Jacka zacznijmy. Zobaczymy, gdzie on może się przemieścić, kogo może zobaczyć. Misję z ochroną urządzenia już przechodziliśmy. To miejsce sobie zostawię chyba dla Karol, z tego względu, że ona stąd będzie robiła dobrą robotę, jeśli chodzi o
ostrzały snajperskie. Powinienem też tutaj przesunąć Jacka w taki sposób, żeby on sprawdził nam, czy przed nami nie ma wrogów, jeżeli tam chce postawić Karol. Szybciutko Karol w takim razie tutaj. Zawsze to jakaś premia do wysokości jest. Mogę ją umieścić też tutaj, ale to chyba może być za blisko i obawiam się, że otworzę tutaj grupę przeciwników, więc na razie Karol w to miejsce. Co za dużo, to niezdrowo na początek. Zobaczmy, gdzie Colin może się udać. On ma jednak duży zasięg, jeśli chodzi o granaty, więc on może sobie zostać tutaj kawałek, kapkę z tyłu. Zobaczmy. Nie chcę słyszeć, że tutaj się muzyka zmienia i że kogoś odkryliśmy. Karol, myślę, że może sobie zająć miejsce. Przepraszam, Sakuya. Sakuya, myślę, że zajmie miejsce delikatnie z tyłu. Zawsze nas może wesprzeć swoim dronem bojowym. Natomiast William tutaj. I zobaczymy, co będzie się działo w kolejnej turze. Może uda nam się wypatrzeć przeciwników. O tak, rzeczywiście widzę tutaj chłopaków. Wbiegli i jakby się do czegoś szykowali. Pytanie, czy... No, już rozpoczął się ostrzał nadajnika. Rzeczywiście czas nas tutaj goni. To nam daje też pojęcie o tym, gdzie są nasi przeciwnicy zlokalizowani. Pytanie, czy ja jestem w stanie sięgnąć tamtego Mutona granatem. Tutaj widzę, tu mogę trafić, Mutona mogę trafić. Powiem wam, że nie mam trochę pomysłu, jak to rozegrać, bo sprawdzę najpierw, jaki jest zasięg strzału granatem odłamkowym dla Colina. No nie jest to daleko. Nie jest też fajnie, że oni siedzą tam na górze. Kogo i skąd będę widział? Chciałbym zrobić miejsce dla... Tutaj będę widział trzech. Myślę, że w tym miejscu mogę ustawić Jacka. Oby nie otworzyła się kolejna grupa przeciwników. Nie, na razie tylko z nimi muszę się mierzyć. O, niestety Jack tutaj... Przepraszam, nie Jack, Colin. Colin też tutaj ich może oflankować. Jednego możemy trafić, jednego ten Muton. To tutaj jest chyba najcięższe, z czym musimy się mierzyć. Czy ja jestem w stanie wstrzelić im tam granat na górę? Jestem w stanie to zrobić, tylko tak. Tutaj chyba nie zarwę pod nimi. Nie wydaje mi się, żebym zarwał tutaj pod nimi tą podłogę. No nic, jak się nie ma, co się lubi, to trzeba lubić, co się ma. Scanning. W tej sytuacji, czy tutaj, Williama umieszczać tak daleko do przodu? Tam pewnie czyha już kolejna grupa, nie chcę jej naprawdę otworzyć. William, tu. W tryb warty. Mam nadzieję, że uda się trafić. Sakuya, właśnie. Co zrobić z Sakurą? Sakuya zostawię chyba w odwodzie, bo ona ma granat błyskowy. Jacka ustawię w tryb wartet. Niestety w Newton to ciężka sprawa jest. Zostałem jeszcze Sakuya i tylko i wyłącznie Colin. Wystrzelę granat odłamkowy. Niestety nie mogę ich trzech trafić. Duży pech. Nie chcę czekać kolejnej tury, bo jednak... mamy ten wymóg czasowy w misji. Mam nadzieję, że tam się uda zarwać tą. Niestety nie.
Zadaliśmy tylko jedne obrażenia, ale jeden pancerz udało się zdjąć Mutonowi. Muton jest odkryty. Zobaczmy teraz, jak uda nam się trafić Muton. Jako pierwszy powinien się ruszać. Fajnie by było, gdybyśmy... No i pudło, jeśli chodzi. Przynajmniej jedno obrażenie żeśmy zadali. No. I to tyle. I to tyle, jeśli chodzi o naszą rozgrywkę. Bo strzału nie oddała Karol. Jak dupa wołowa ustawiliśmy naszą drużynę. Prawda, jak dupa wołowa. Co chyba teraz mogę zrobić, to użyć granatu błyskowego. Trafię ich trzech. Mam nadzieję, że Muton nie będzie używał tutaj granatu na nas. Trzech jest zdezorientowanych. Zobaczymy teraz, jak pójdzie nasza tura. Zapomniałem przecież, że Jack jest w trybie ukrytym i on nie odda strzału reakcji. Ponieważ taki jest priorytet, jeśli chodzi o Jacka. Zobaczymy, co zrobi ten Muton. Na razie ostrzał urządzenia trwa. Muton. Mam nadzieję na pudło. Tak, udało się spudłować Mutonowi. Jeden z lansierów chyba zapodaje tyły, drugi gdzieś do tyłu leci. Na razie udało nam się nie obejwać. To jest bardzo dobra informacja. Jestem w stanie zlikwidować jednego z lansierów. Tutaj jeśli chodzi o... Jak to dalej powinno wyglądać? Muszę pozbyć się tego Mutona, po prostu muszę pozbyć się tego Mutona. Dobrze by było zdjąć mu jeszcze pancerz. Myślę, że do tego celu wykorzystam drugi z granatów, który posiadam. Kończy mnie tutaj też oddanie strzału do tego, który znajduje się tam na górze. Zobaczmy, jak będzie wyglądało prawdopodobieństwo trafienia tego Mutona. 25 tylko, znajduje się za osłoną. Mogę też przywalić na pewno trafić tego Mutona. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o jego trafienie. Tutaj będę miał strzał za 100%. Wiecie co? Spróbuję sobie poradzić z tym w następujący sposób. Po pierwsze, skąd będę widział Mutona, jeśli chodzi o umieszczenie Karol? Ona tutaj straci przewagę wysokości, ale to nie szkodzi. Przesunę Williama trochę niżej. 64 i 53, jeśli chodzi o trafienie tych lansierów. Jak będzie wyglądała sprawa, jeśli umieszczę Williama w tym miejscu? Kogo z lansierów będę widział? Ponieważ muszę zaplanować tutaj soczyste strzelanie. Nie będę widział Mutona, ale będę widział jednego z lansierów. Jednego będę mógł położyć. O, tak chyba jest lepiej widoczne. Tak, tego tam na końcu... Nie, tego na górze będę widział. Więc... Czy stąd William widzi Mutona? Tak, stąd William widzi Mutona. A stąd będzie widział trzech. Zdecyduje się ustawić Williama tutaj. Nie jest to może optymalne, ale pozwoli mi... O jejku, ruszyłem Sakuję. To jest błąd.
Dobrze, w tej sytuacji przesunę Kajol tu. Mogę skorzystać z błyskawicznych rąk. Spróbować zdjąć jednego z żołnierzy. To da mi duży plus, jeżeli uda się trafić. Tak. Jednego mniej. Dokładnie. Użyję teraz granatu odłamkowego na Mutonie. Tutaj niestety będę musiał poświęcić cywila. Przykro mi. Lepiej to niż osłona, za którą znajduje się 75% to prawdopodobieństwo trafienia Mutona. 65% tutaj. W zanadrzu mam jeszcze granat. Powrót do gry. Przepraszam was. Likwiduję Mutona, bo to jest chyba przeciwnik, z którym najpierw muszę sobie poradzić. Położyliśmy chłopaka za 11, jednak te strzelby świetnie się sprawdzają. Został nam jeszcze tylko i wyłącznie... O, i otrzymaliśmy awans. Super. Został nam jeszcze tylko i wyłącznie do poradzenia sobie z kolejnym Lancierem. I teraz pytanie. Kto tutaj używał granatu błyskowego? William ma jeszcze w zanadrzu granat błyskowy. Sakura granatu błyskowego nie ma. Jeżeli uda jej się trafić, a taką mam nadzieję, 77, i położy tego słonecznik do roboty i położy tego Lanciera, niestety pudło, to teraz pojawia się pytanie. Czy strzelać? Wiecie co? Zdecyduję się na strzał z tego względu, czy uda mi się go zabić. Poza tym w odwodzie miałem tutaj jeszcze... O, kolejny awans, bardzo dobrze. W odwodzie miałem tutaj jeszcze Colina. Colin nie wejdzie w tryb warty. O. Tutaj widzę jeszcze, z kim przyjdzie mi się zmierzyć. Dwóch lancierów. Okay, wszystko na planszy powybuchało. Jak uroczo, jak pięknie. Kim się udam do przodu? Wiecie co? Chodzi mnie, żeby tutaj pójść do przodu Sakurą. No problem, boss. Jak daleko będzie sięgało mój protokół skanowania? Na razie tutaj dotąd sięga. Ok. Spróbuję w takim razie to Sakurą zrobić zwiad. Cywile uciekli w pośpiechu. Powiem wam, że troszkę mi się pomysły kończą. Na pewno będę potrzebował tutaj wsparcia z góry, jeśli chodzi o Kajol. Tylko pytanie, czy rzeczywiście tak jest. Czy rzeczywiście to wsparcie z góry będzie wskazane? Tak, będzie wsparcie wskazane z góry. Czy mam tutaj jeszcze jakiś budynek, na którym mogę umieścić Kajol? W pobliżu, w miarę szybko. Niestety nie. Dobrze, niech Kajol w takim razie udaje się... Go. Udaje się na górę. Na razie nie odnieśliśmy poważnych ran ani poważnego uszczerbku. Udało się zaoszczędzić jeden granat błyskowy. To dobrze. Kolejny cywil uciekł. Colin ma jeszcze mu tutaj pozostał jeden z granatów odłamkowych. Zbliżmy się pomału i pomyślmy, jak ustawić nasz zespół. Aha! I to tyle, jeśli chodzi o to, co mogę tutaj wykombinować. Zostaliśmy zauważeni.
Zostaliśmy zauważeni. Nie znajdujemy się w korzystnej sytuacji. Jedyne, co mogę zrobić, to tutaj liczyć na użycie granatu błyskowego. Zobaczmy, gdzie i jak. Zobaczmy, gdzie i jak. Spróbuję tutaj przesunąć Jacka do przodu. Kogoś widzę. Widzę oficera. Zobaczmy, jak wygląda sprawa rzutu granatem błyskowym. Gdzie i na co mogę sobie pozwolić. Czy sięgnę tutaj żołnierza i Lancier'a? Nie, sięgnę tylko i wyłącznie Lancier'a. No dobrze, zobaczmy, jak wygląda sprawa z Williamem. Może on będzie miał tutaj lepsze pole do popisu, jeśli chodzi o rzut granatem błyskowym. Kogoś widzę, 36-33%. Ach. Niestety tutaj uzyskał chyba tylko i wyłącznie ten sam efekt, czyli tylko i wyłącznie Lancier zostanie objęty przeze mnie. No i chyba to tyle, jeśli chodzi o... Może jeszcze ten granat może się jakoś odbić. Ach, brakuje mi tutaj Lisbeth, która mogła ten granat błyskowy wystrzelić. Tutaj mogę sięgnąć oficera. Nie, mogę sięgnąć żołnierza przez moment. Wydawało mi się nie. Nie, mogę go użyć tylko na Lancierza. Mogę tylko i wyłącznie tutaj objąć Lancierę zasięgiem tego granatu. Albo i nie mogę. No gdzieś tutaj był ten moment taki, że ten granat tam wpadał. Tak, jednak mogę, będę szukał tego miejsca. Ono gdzieś tutaj się pojawia. Na pewno wiem, że już ono jest. Jak wygląda prawdopodobieństwo strzału, jeśli chodzi o Jacka? 59% to trafienie oficera i może udałoby nam się tego oficera zdjąć. 47% to Lancier, ale na Lancierze użyję granatu błyskowego, więc spróbuję tutaj strzelić do oficera. Oby. No niestety pudło. Not good. William. Ty będziesz mógł tylko nam pomóc, rzucając tutaj granat błyskowy. Niestety za szybko podeszłem tam Williamem. Nie Williamem, a Colinem. No chyba któryś z naszych operatorów zostanie ranny. Tu mamy dezorientację, więc jeśli chodzi o Lanciera, to co zrobi oficer? Będzie strzelał, będzie oznaczał. Dobrze, to znaczy, że tylko i wyłącznie żołnierz będzie oddawał w tej turze strzał, a może i Lancier. Nie, Lancier gdzieś tam sobie ucieknie. Będzie strzelał do urządzenia i trafi. Na razie mam sporo czasu, jeśli chodzi o tutaj rozgrywkę. Zobaczymy, co zrobi żołnierz. Żołnierz podchodzi sobie tutaj blisko. Będzie strzelał do Sakury. Ach nie. Na szczęście pudłuje. Nie jest źle. Tym razem udało nam się wykaraskać. Tu mam pełną osłonę dla Colina. Mogę też użyć granatu, co jest fajne. Mogę użyć granatu chyba i sięgnąć jednocześnie i żołnierza, i oficera. Zobaczmy. To by było naprawdę bombowo, gdyby ich dwóch udało się tutaj trafić. Tak. Teraz pytanie. Pytanie, czy rzeczywiście z tego miejsca powinienem oddawać strzał granatem. Myślę, że skorzystam tutaj z pełnej osłony dla Colina. Okej, I'll go. Mogę przygwożdżenie i mogę granat. Mam nadzieję, że nie straciłem tutaj możliwości strzału granatem. Nie. Być może uda się zabić tego żołnierza. Będzie bomba. Mam jeszcze jeden granat błyskowy, o, jak on się przydaje. 3 i 3. Sakura może wykończyć żołnierza protokołem bojowym.
kogo stąd będę widział. Stąd nie będę widział dużo. Stąd nie będę widział dużo. Niestety chyba będę musiał Kajol tutaj ściągnąć na dół. Może to by było dobrze, gdyby ona tutaj wykończyła tego żołnierza. Kogo będę widział z tego miejsca. Stąd będę widział tylko i wyłącznie żołnierza i tylko i wyłącznie do niego będę mógł oddać strzał. Jak wygląda sprawa? Tu mam granat błyskowy. I to Jack będzie musiał go użyć. Kogo mogę tutaj ciągnąć? Ten samochód wyleci w powietrze, to na pewno. Czy stąd będę widział oficera, który jest za pełną osłoną? Ale tu będę miał tylko połówkę osłony. Wiecie co? No i z tej połówki osłony będę chyba musiał skorzystać. Bo zależy mi na likwidacji tego oficera. Naprawdę zależy mi na likwidacji tego oficera. Fajnie by było, gdyby się udało go trafić. 56 to trafić na tego Lanciera. 67 i 34 to oficer. Spróbujmy oddać strzał do oficera. Dobrze by było, naprawdę dobrze by było go trafić albo go poranić. No niestety tylko jeden. Nie trafiliśmy. Myślmy co dalej. Protokół skanowania. Protokół bojowy. Załatwmy żołnierza. To będziemy mieli z głowy. Jaka szkoda, że tutaj ten granat od Colina nie wleciał za 4. Jaka szkoda, naprawdę szkoda. Teraz skąd możemy trafić oficera? Stąd mogę trafić oficera. Stąd nie mogę. Zdecyduję się na... Szkoda, że nie mam jeszcze błyskawicznych ram, no ale użyliśmy go ich wcześniej. 70% to trafienie tutaj, 48% tutaj. Może uda się trafić oficera. Przynajmniej jeśli chodzi o to, udało się zrealizować plan. I mamy też awans. Mamy już 3 awanse. To bardzo dobrze. Teraz moim jedynym problemem jest to sięgnięcie granatem błyskowym tak, żeby objąć jego zasięgiem tego Lanciera. Tutaj niedużo mi brakuje, jeśli chodzi o ten granat, więc myślę, że z tego miejsca Colin powinien tym granatem trafić. Rzućmy granat błyskowy, tak. Lancier ponownie zostanie zdezorientowany. Granaty błyskowe mi się już skończyły, ale dzięki nim nie odnoszę ran. Ach. A to ci niespodzianka. Cały czas strzela tutaj do tego urządzenia. Na szczęście on mi nie odbiega, nie ucieka. No i oberwaliśmy. Kolejne ranny w naszej drużynie. Nie to, że mnie to śmieszyło, bo niestety, ale jest to trochę tragiczne. Samochód wyleciał w powietrze. Zabił nam protokół bojowy, protokół wsparcia, protokół skanowania. Jak tutaj wygląda prawdopodobieństwo, jeśli chodzi o trafienie? Colin.
grzej w bezimiennego. Liczę na to, jak nie. Cztery obrażenia już zadaliśmy. ...64% to prawdopodobieństwo trafienia od Karol. Mogę wykonać cięcie i chyba na to się zdecyduję. Bo jednak tutaj to prawdopodobieństwo trafienia będzie największe. William, to roboty. Aha, trafiliśmy za 3. Karol, jak sprawa wygląda u Ciebie? 64. O, przełączyło nam na Kolina. Karol, trafiaj bezimiennego, likwiduj go, bo tutaj nie poradzimy sobie. Nie poradzimy sobie bez Twojej pomocy. Pudła. No i bomba. Mogę wykonać jeszcze tutaj cięcie. Może uda nam się zlikwidować. Jack, trzymał kciuki za Jacka. Jeden. Po prostu jeden. No, w tej sytuacji to tylko protokół bojowy. Przynajmniej będziemy mieli załatwionego tego bezimiennego. No to jest niestety duże obciążenie, jeśli chodzi o obecność tych dodatkowych przeciwników na planszy. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo z... Czy ja tutaj widzę jeszcze jakichś przeciwników? Nie. Pod ostrzałem znajduje się tylko urządzenie, ale spokojnie, nie jest źle. Widzę, że ten Lancier tutaj gdzieś do nas podchodzi. To tyle, jeśli chodzi o jego ruch. Nie mam już protokołu bojowego, ale... Wykorzystam błyskawiczne ręce, 75%, zawsze dodatkowy strzał. Otrzymaliśmy trafienie krytyczne za 3, bardzo dobrze. Spróbuję go teraz zdjąć do końca. Udało się. W dodatku jeszcze wydropił lód. To dobrze, że tutaj jest coś, co możemy użyć. To zawsze na plus. Chyba jeszcze przygoda z przeciwnikami nam się nie skończyła, bo widzę, że jeszcze tam kogoś mamy. Mam nadzieję, że to zakończyło jakby tą całą przygodę ze strzelaniem do nas. Tutaj będzie konieczne przeładowanie. Przeładowanie i gdzie tutaj przemieścić? Zastanawiam się, gdzie tutaj przemieścić Williama, żeby on jednak był jak najbardziej przydatny. Dobrze, przesunę go na razie tu. Zobaczymy, czy w kolejnej turze ktoś jeszcze tam będzie strzelał do nas. Jack, drogi Jack. Czy tu, czy tam? Na razie nie zbliżajmy się za bardzo. Aha. Widzę, że jednak musimy się spieszyć. Ktoś tam jednak na nas czeka. No dobrze. Niestety nie mamy już... Udało się zabezpieczyć obiekt. Jak wygląda tutaj protokół skanowania? Gdzie ja nim jestem w stanie sięgnąć? No, niestety nie bardzo mogę sobie teraz planszę podejrzeć, bo w tej opcji to oddalenie planszy mam wyłączone.
Aja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 j
Fighter Kyle. Ustawię w tryb długiej warty Sakuya. Czy Jack tutaj da radę przejść za pełną osłonę? Nie. Colin da radę. Jeszcze mam tu jakichś przeciwników. Jeszcze mam tutaj jakichś przeciwników do rozegrania. Może oni na mnie wyjdą w kolejnej turze. Dobrze by było. Nie wiem, ile strzałów jeszcze wytrzyma to urządzenie. Ale wydaje mi się, że muszę się streszczać. Jack, kochany Jack. Jack, kochany Jack. Tam będziesz miał dobre miejsce do tego, żeby w kolejnej turze. Podjąć to, co wypadło z tamtego oficera. Jednak tutaj każda przewaga nam się przyda. O, do urządzenia nie było strzelane. To zaliczam na plus. Teraz, moi drodzy, pytanie. Pytanie, które jest kluczowe. Karol chce umieścić na górze. Skoro nikt nie strzelał do urządzenia, ja zyskuję dodatkową turę. Może po prostu tamten zespół nie miał za zadanie oddawać strzałów. Aha, ponownie. Ponownie tutaj włączyło mi się przeładowanie, więc przy włączeniu przeładowania gra wskoczyła mi na kolejnego operatora. Tutaj mogę spokojnie zrobić kolejne przeładowanie. William, myślę, może dołączyć tutaj spokojnie do Carol. Również skorzystać z trybu walty. W tym momencie Jackiem też będę chciał wykonać przeładowanie i wejść w tryb walty. Zyskaliśmy jedną turę. To dobry moment na... Co? Co to? Urządzenie odnosi kolejne obrażenia. Mam wrażenie, że jeszcze ze dwie tury mi tutaj pozostały. Bezimen leci, ale będzie obrywał tutaj od strzału w typie walki. Może uda się go położyć. Pudło. No nie. To nie powinno być pudła. Proszę, celujcie. I pudło. Przynajmniej tutaj za 7. Co zrobi ten bezimienny? Mam nadzieję, że tylko do mnie dojdzie. Dobrze. Pokazuje na mnie palcem. To nieładnie. Ach. No nic. Colin. Zakończ tutaj zabawę, Colin. Niestety nie. Już tylko raz. Carol. W długą wartę. Niestety nie udało się tutaj podnieść. 93% to Jack. Pozbądź się go. By the numbers. Podobnie przeładowanie. Let's rock! Warta. Słonecznik. Warta. A, właściwie mogę przeładować i wejść w tryb warty. Tutaj ponownie będą strzelać. I dobrze, że za 3.
Teraz pozostały mi chyba jeszcze tylko i wyłącznie dwie toje. Tylko i wyłącznie dwie toje mi tutaj pozostały, jeśli chodzi o przeciwników. Karol. Długa walka. Sakuya. Sakuya, ty musisz niestety pójść zobaczyć, co tam się będzie działo. I teraz, czy stawiasz drużynę w tryb warty? Granatów już nie mam. Granatów już nie mam. W tryb warty wezmę Williama, bo on ma tutaj jednak najlepsze pole do tego, żeby coś zaobserwować. Sakuya do przodu. Tak, odkryliśmy przeciwników. Zobaczymy, kogo tutaj mamy. Dwóch żołnierzy. I mamy żminię. Mam nadzieję, że uda się tutaj polikwidować ich jak najwięcej. Obyśmy strzelali do tego węża. Niestety pudło. Niestety pudło. Trafienie za jeden. To nie jest to, co ja chcę oglądać. To naprawdę nie jest to, co ja chcę oglądać. To nie jest to, co ja chcę oglądać. 63, 50 i 41. Ojejku, jejku, 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 jejku. 51 to trafienie żołnierza. 31 to węża. Mogę przycisnąć też węża. Żądło. Czak żądło, czak żądło. Not a problem. 54, 37 i 27. Jak wygląda sprawa z... Karol na górze już oddawała strzał, więc niestety... Jak tutaj to najlepiej rozegrać? Zobaczmy, kogo uda mi się trafić. Czy uda mi się zlikwidować tego żołnierza? Byłoby fajnie. Dobrze, jednego mniej. Jeden z przeciwników mnie, który będzie do nas strzelał. Jak bardzo przydałby się teraz jeszcze jeden granat błyskowy. Wykonuję przygwożdżenie na żmiji. Dokładnie, zostań tam, gdzie jesteś. Teraz, czy Sakuya powinna oddawać strzał? 41, czy też użyć protokołu wsparcia? Myślę, że tutaj protokół wsparcia dla niej będzie najbardziej wskazany z tego względu, że ona jest najbardziej wystawiona tutaj na cel. Oby ta żmija zdecydowała się na oddawanie strzału. Zobaczymy, co on zrobi. Na szczęście nie udało się. Co to było? Pochwycenie. Ciekawe, co to jest. To jeszcze nie wszystko, co... Ach. I mam tryb warty dla tego żołnierza. Kto ma apteczkę? Oj, będziemy mieli kolejnego jannego. Dobrze, że mam darmowe przeładowanie u Karol. Błyskawiczne ręce. Czy uda się trafić żołnierza? Myślę, że 52 i 55. Myślę, że błyskawiczne ręce będą tutaj lepsze dla tego węża. Udało się trafić za 3, świetnie. 62 teraz. Oby udało się zlikwidować tą żmiję. Ach, niestety pudło. Sakuya, w kogo powinno trafiać Sakuya? Sakuya, myślę, że musi zdjąć tutaj tryb warty na tym żołnierzu. Musi go też zlikwidować. Tu mogę wykonać cięcie. O, tutaj niewiele mogę wykonać. 60%. Przeładowanie. 32 i 31. We're clean to go. 48, 24. Muszę się pozbyć tego żołnierza. 32.
William, a jak wygląda sprawa u Jacka? U Jacka wygląda tutaj 60% dla tego żołnierza. Spróbujmy się go pozbyć, zawsze to jednego mniej. Jack, trzymam kciuki, dobrze. Nie grozi mi tutaj już walka. That's right. No rounds. Tutaj ponownie pewnie będę korzystał z przyciśnięcia dla żołnierza. Tutaj niestety przejdę przez to zatrute pole, więc nie mogę za bardzo tutaj oflankować tego. Stąd będę go widział. Sakura tutaj niestety ona odnosi obrażenia od tego zatrucia. Wiem, że sobie jesteś w stanie poradzić. Nie udało jej się oflankować, ale może uda jej się trafić. Oby udało się zlikwidować tą żmiję. Ach, niestety pudło. Dokładnie, to nie jest dobrze. W miejscu, gdzie stała Sakura, będziemy za to ci. William. Jak wygląda twoja trasa? Ty możesz tutaj zlikwidować tą żmiję. Zobaczmy. Może się uda. 3. Za to 71 to prawdopodobieństwo trafienia tutaj. Spróbujmy. I niestety pudło. Trzeba było jednak zrobić przygłoszenie, ale kto wiedział. Chyba jeszcze raz obejwiemy. Mam nadzieję, że ta żmija... Ach, wykonał pochwycenie. William jeszcze obejwał. Rozpocznijmy teraz zawody w strzelaniu. 100% to prawdopodobieństwo trafienia tu. No niestety nasza drużyna już odnosi, ale trzeba już zacząć zarządzać tymi stratami. Szkoda, że tutaj żadna znajdźka nie wypadnie z tego miejsca. Mam nadzieję, że to już wszyscy przeciwnicy, tak? Dużo tego, mam nadzieję, się pojawiło w tej misji. Trzech rannych żołnierzy. Na szczęście nikt nie zginął. Na szczęście mamy pulę awansów. To dobrze. Z tego się cieszę. Powiem wam, że aż zacząłem zapadać się w ten fotel. Największe obrażenia. Jack, najwięcej przeprowadzonych ataków. Jack, najczęściej pod ostrzałem Sakura. Czy Sakura, rzeczywiście. Najdalszy ruch należał do szeregowego Johnsona. Rzeczywiście on tutaj jest jeszcze szeregowym. Niestety, ale posiada bonus do tego przemieszczania się. No nie poszło. Operacja Przeklęty Żałobnik nie poszła nam już tak jak początkowe misje w XCOM-a, czyli bez strat, bez obrażeń, bez nawet tego, że do nas strzelali. Ale cóż, typ legenda, typ Iron Man. Który chyba też ma wpływ na trudność. Chociaż właściwie chyba nie. Ale nasza drużyna fajnie wygląda. Nie wiem, czy te spodnie, rurki im pasują. Nad tym się jeszcze będę zastanawiał. Spróbuję może jeszcze raz rozegrać nimi misję. Przed nami kolejna tura zarządzania strategicznego. No tutaj na planszy, kiedy toczymy bój z adwentem, mamy zarządzanie tak na poziomie takim taktycznym, gdzie te strategiczne decyzje to, jakie robimy badania, co odkrywamy, wpływa na to, z jakim sprzętem i jakie udogodnienia będziemy mogli sobie tutaj wykorzystać. I teraz pytanie, czy Phantom, czy Mistrz Miecza? Wiecie co, jeśli chodzi o Williama, ja go będę szkolił jako Mistrz Miecza. Sierżant Connolly. Strzelanie w biegu, czy też ukrycie?
Natychmiastowe ukrycie raz na misję. To jest fajne. To jest fajne. Strzelanie w biegu też by się przydało, bo czasem rzeczywiście warto podejść o ten pełny zasięg ruchu i oddać strzał. Ale wiecie co? Zdecyduję się na ukrycie. Okej. I mam jeszcze awans dla Kajo. I teraz tak, bomby w dół. Czy zdecydować się na bomby w dół, czy zdecydować się na szybkie dobycie? Wiecie co, zdecyduję się tutaj na szybkie dobycie, ponieważ mamy błyskawiczne ręce, więc tutaj fajnie będzie mieć tą opcję, żeby jednak jeszcze ten strzał z pistoletu zadawał dodatkowe obrażenia. To tyle jeśli chodzi o awans. Najwięcej zabitych ma pojucznik Matthews. Dalej za nią widzę jest Jack, Sakuya, wszyscy ranni. Nie udało się podnieść tych artefaktów, niestety szkoda. Zwłoki oficera, zwłoki bezimiennego, zwłoki Lanciera. Więcej granatów błyskowych na kolejne misje. Może jest to dobry pomysł. Hello, Commander. Ok, zyskaliśmy naukowca. Czas badań skrócony o 25%. Sekcja zwłok sektoida zakończy się za jedną turę. Technicy. Dział techniczny. New orders, Commander? Zobaczymy techników. Czy mamy jakiegoś wolnego? Ośrodek taktyk zaawansowanych, poligon, schłanianie zwoju, mocy. Wszyscy ciężko pracują. Wszyscy ciężko pracują. I keep running across notes scrawled in English and what looks like broken German. I should probably ask him about it. Wiecie co? Zanim jeszcze przejdę do nagroda moc Avengera. O! Na pewno to sprawdzimy i przeskanujemy. Moc Avengera nam się przyda. Informacji mamy 71, nie jest źle. 80 potrzebujemy do otworzenia kolejnego kontaktu. Ja chcę zobaczyć jeszcze ile czasu będą radni nasi żołnierze. Mam nadzieję, że nie będą to wielkie liczby. Kapral William, 12 dni, o już myślałem, że 2. Lisbeth, za 2 dni będzie gotowa. Colin za 8 dni będzie wyleczony, a Sakuya będzie dostępna za 10 dni. Specjalistę z tego co widzę, mam do wymiany, tak, mam tutaj kapiala Hasumana, więc Sakuya mogę wymienić. Ok, więc nie jest źle. Dobrze by było szkolić jeszcze kolejnego snajpera. No ale cóż, można mieć wszystkiego. Nie wygląda to źle, jeśli chodzi o rany, które odnieśli nasi żołnierze. Skanujmy tutaj za mocą Avengera. Mam tutaj osłonę umysłu i są dostępne nowe badania psionika. Świetnie. Nie będę produkował na razie płyty pancerne, 32 dni. Sekcja zwłok Mutona, 13 dni. Awaria Mega Adventu, 11 dni. Na co się tutaj decydować? Czy broń Gaussa? Czy sekcję zwłok Mutona robić? Bo tutaj będę miał dostęp chyba do granatów plazmowych i to będzie chyba najlepsze, bo jednak Central Officer Bradford has personally substantiated claims that the massive frontline unit they call the Muton. Bo jednak tutaj te granaty plazmowe przydadzą się dla naszych grenadierów, bo te, z których korzystamy, no są już za słabe po prostu. Oho, aż kamera się pochlapała, tak Tygan pracował. Jak zwykle oddany swojej pracy.
zwykle oddany swojej pracy. Zastanawiam się jeszcze nad odwiedzeniem szkoły działań partyzanckich i sprawdzenia nowych taktyk walki. Wielkość drużyny potrzebuje tutaj kapitana. Mściciel. Błyskawiczny atak. Czy na to wydawać zasoby? Nad tym się naprawdę zastanawiam. Za 3 dni będę miał dostępnego grenadiera. Okej. Na razie co, nie ma co podejmować pochopnych decyzji. Rozwinę listę wydarzeń. Szkolenie żółtodzioba. Zakończy się za 3 dni. Amunicję eksperymentalną będę miał za 6 dni. Zrzut zasobów za 12 dni. Więc nie jest źle. Ok, projekt Avatar przyspiesza o jedną kreskę. Już nie robi się tak różowo, bo... Commander, we want to set back the aliens' work on the Avatar project. We should hit one of their facilities as soon as possible. Wiem. Staram się tutaj, moi drodzy, świetnie. Szeregowy Konrad Schaffer, grenadier, kolejny grenadier, więc będziemy mieli już 3. Na razie tylko umiejętność wystrzelenia granatu. Na razie nic tutaj wielkiego nie będziemy robić. Przejdziemy ponownie do szkoły działań partyzanckich. Potrzebny żołnierz. Mamy jeszcze żółtodziobów. Wybiorę jednego z nich, jedną żółtodziobkę. Na kogo ją będziemy szkolić? Mam 2 specjalistów, 2 strzelców wyborowych. Kto mi będzie jeszcze potrzebny? Wiecie co, zastanawiam się jeszcze nad łowcą, bo tak, jednego łowcę będę szkolił w kierunku użycia miecza, drugiego szkolę w kierunku takiego sniki, prześlizgującego się i ukrywającego, który robi nam zwiat na planszy, więc myślę, że jeszcze jeden łowca na wymianę się tutaj przyda. 3 grenadierów. Całkiem nieźle. Zobaczymy za 3 dni. Poprawi nam się moc Avengera. Klinika. Moc Avengera plus 3. W rejonie pozbawionym stałego źródła zasilania działa niewielka klinika używająca kilku akumulatorów obcych odebranych Adventowi. Gdy nasza drużyna pomogła wzmocnić obronę tej placówki, miejscowy doktor przekazał nam kilka zapasowych akumulatorów. Świetnie. To mi się bardzo podoba. Wrócę w tym momencie do sztabu ruchu oporu. Potrzebuję jeszcze tutaj skanowania za jednostkami informacji. 2 pełne dni skanowania mi są potrzebne. O, mam operację dotyczącą przechwycenia zasobów. Ruch oporu przekazał nam informację o linii zaopatrzeniowej Adwentu. Powinniśmy ich zaatakować. No cóż, rozpoczynamy misję, moi drodzy, i to będzie kolejna część gameplaya, do którego Was serdecznie zapraszam. Będzie to operacja Witcherów. Kogo weźmiemy w tą misję? Bo to jest kluczowe pytanie. Czy specjalista będzie nam potrzebny? Myślę, że tak. Bo lepiej, dobrze jest tutaj mieć jednak te dodatkowe możliwości. Jejku. Czy też wziąć ze sobą drugiego snajpera? I to jest pytanie. I to jest pytanie kluczowe z tego względu, że fajnie by było mieć jednak wsparcie. W postaci no jednak tych broni, które żeśmy odkryli. Czy też zabrać ze sobą kolejnego żółtodzioba? Kolejny strzelec wyborowy nie będzie korzystał z dobrodziejstw posiadania broni magnetycznej. Wszyscy, którzy są ranni, no są ranni i
William za 6 dni będzie dostępny, a mam tylko dwóch łowców. Więc mogę się zdecydować, bo tak, mam już Hasumana. Mam już Hasumana jako specjalistę. Więc mam już dwie bronie magnetyczne w tym miejscu. Jedyną opcją w tym momencie jest zabranie ze sobą albo strzelca wybojowego, co może być niezłym rozwiązaniem, albo grenadiera, który będzie miał też wsparcie w postaci granatów. Trzeba też wziąć ze sobą po prostu żółtodzioba. Wiecie co, zabranie ze sobą żółtodzioba mnie bardzo koci. Bardzo koci mnie na tą misję. Ponieważ ta misja chyba nie będzie aż tak trudna. I to mam duży problem. Tu mam duży problem, bo to będzie decydowało o tym, jak uda nam się tą misję przejść. Gdybym mógł tutaj się zatrzymać i coś poradzić. Robi się nudno, bo widzicie ten ekran, a ja tutaj tylko i wyłącznie gadam i rozważam. Zastanówcie się, jaką wy byście podjęli decyzję w tej sytuacji. Czy brać ze sobą grenadiera, który też się będzie szkolił? Wiecie co? Zdecyduję się zabrać ze sobą szeregowego szofera. Udostępnię przedmioty. I teraz tak. Granaty błyskowe pewnie się przydadzą. Pewnie, a na pewno. Więc tutaj zabieramy ze sobą granat błyskowy jako przedmiot pomocniczy. Będę miał jeszcze zwykły granat. Tutaj też biorę za pazuchę granat błyskowy. Zastanawiam się nad zabraniem jeszcze ze sobą jednego granatu błyskowego, który mógłbym przydzielić Lisbeth. Czy to nie byłoby złym rozwiązaniem? Mam już trzy granaty błyskowe. Może Lisbeth powinna po prostu posiadać dwa zwykłe granaty. Karabin snajperski. Wiecie co? Może tak, granat dymny. Tutaj wszyscy dostają pewnie do obrony. Robię kolejny granat błyskowy i wkładam go tutaj dla Karol. No i zobaczmy, jak nam pójdzie. Poziom trudności misji 7. Moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym gameplayu. Ja do kolejnego gameplaya ubiorę też naszych dwóch nowych żołnierzy, których zabieramy ze sobą, kapela Hasumana i szeregowego szafera. Cóż, do zobaczenia w kolejnym gameplayu, czyli trzymajcie się. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, zachęcam do pozostania z nami, do wyrażenia swojej opinii, jeśli dotrwaliście do końca tego gameplaya. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.